dobry, witam serdecznie z lotniska Lesund, gdzie będziemy lecieli linią Norwegian, czyli w tym wypadku będzie to Nordic. My mamy callsign Nordic 403. Będziemy dzisiaj lecieli z Lesund, krótki skok do Oslo, do lotniska, które jeszcze nie jest dostępne, do Gardermoen, do głównego lotniska w Norwegii i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Samolot jest w tej chwili podłączony tylko do prądu i włączyłem w nim IRS-y, żeby się alignowały. I w zasadzie nic więcej w tej chwili, poza tym, że bateria i emergency lights jeszcze. Więc możemy w zasadzie przystąpić do całej procedury. Zaczniemy od paliwa, bo potrzebujemy paliwa. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and asked to do it. Przy okazji do SMS-ów wprowadzili naszą lokalizację. QNH mamy 1022 i jesteśmy w Lesund. Więc to wprowadzimy na gate 15, co się mniej więcej zgadza dokładnie nawet z naszą pozycją. I lecimy do Gardermoen, do Oslo, więc skorzystamy z Simbriefa i sobie wprowadzimy. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. Dobrze, już podjechał samochód. To niestety nie zawsze jest nasza cysterna BP dzisiaj. Niestety nie zawsze to działa, a w GSX PMDG. Zobaczymy, potrzebujemy 6600 sobie załadujemy. Potrzebujemy 6400, tam z hakiem załadujemy sobie 6600. Dobra, i coś tam pompuje. Więc mamy jakiś tam sukces. Dobra, to się dzieje. W tym czasie, nie tutaj, poprosimy o boarding od razu, bo zanim to wszystko ruszy, to ci prawdopodobnie skończą tankować. A my sobie od razu tak, to co jeszcze musimy tutaj zrobić, musimy payload załadować. Pasażerów mamy 178, więc dosyć pełny samolot jest. I mamy 4,5 tony bagażu, tak mniej więcej po połowie rozłożymy 4,5 tony, 2,250 na przód, 2,250 na tył, powinniśmy mieć 62,1. Mamy ile mamy dokładnie? 62,285, więc gdzieś mamy jakiś luz, ale nadrabiamy to paliwem, więc finalna waga powinna być tego. Wojt, mamy 79,3, powinniśmy mieć dokładnie 79,3, więc jest idealnie. Dobra. Flight number mamy Nordic 403. Się może przyłączę. Nie, bo już crew jest na pokładzie. Przełączymy się tutaj na Unicom, w razie czego jesteśmy na Simbriefie. Tutaj nam widzę, już ekipa od bagażu podjeżdża. Zaraz podawali nam samolot. No my w tym czasie sobie pogrzebiemy jeszcze chwilkę. Dobra. Zaraz pasażerowie będą. Musimy tutaj sobie spojrzeć, gdzieś tutaj powinni zaraz iść. Zaraz wyjrzymy, bo jeszcze muszę chwilę dojść. Chociaż... co? Może oni tam idą z tego fajnego miejsca. Oni chyba za tej bariery będą wychodzili. Stamtąd gdzieś. O, jest, są, idą. Tam są. No, bardzo fajnie tutaj profil jest zrobiony dla GSX-a, dla tego lotniska. Ktoś odwalił kawał dobrej roboty, powiem tyle. Dobrze. Tam zresztą, o, widać tle. Tam sobie idą. Bo no, oni będą szli tutaj, tym tunelem. Tu prawdopodobnie gdzieś wyjdą i się zaczną ładować do samolotu. Dobrze. Musimy zrobić tu parę jeszcze innych rzeczy, zanim oni dojdą, co zaraz ich podejrzymy. Prefinite, pierwsza rzecz. Cost index będziemy mieli 60. Rezerwy to 3,2 tony. Zero fuel weight będziemy mieli, tak jak podane, czyli 62,1, jak wspominałem, paliwa. Paliwo już jest chyba w ogóle zatankowane, tak. Pojechała już cysterna.
Trochę szybko chyba. Ponoć 3.5.0 mamy wejść. Nie chce mi się dowierzyć. Średni wiatr wprowadzimy, bo mamy trochę za krótki lot. No. Całą resztę zrobimy średni wiatr, 200, Unable Cruise, dokładnie. Zobaczmy, spróbujemy profil zmienić. Minus 5 jest average ISA, więc minus 59 będzie. I muszę sprawdzić transition altitude, bo nie pamiętam, jaki tutaj jest. Mamy 7000. Tak, 7000. Dobra. Teraz tak, jedna rzecz, której nie mam uruchomionej, to nie mam mojego narzędzia do wyliczania naszego startu, więc zaraz sobie to zrobimy. N1 limit i tutaj właśnie to będziemy musieli zrobić. Ja to robię w tej chwili sobie na drugim ekranie. Spokojnie sobie zaimportuję flight plan. Będziemy startowali, będziemy lądowali, bo on chce już mi policzyć lądowanie. Nas lądowanie nie interesuje. Będziemy startowali z 2.4. 1.0.2.2 to się zgadza. Jesteśmy załadowani tak, jak on tutaj podaje. To jest wszystko dobrze. Pogodę mamy. Wyliczmy. Flap 5. Będziemy lecieli i 26K potrzebujemy, czyli bumpa na 2.7 nie potrzebujemy, a 26K pełne potrzebujemy. Okej, okay, to dobrze. 5,89 i prędkości są nieznane, bo jeszcze nie wprowadziłem departure. Będzie 2.4, 4 gigi, 1 foxtrot, execute. I do Gardermoen będziemy podchodzili na pas 0.1 lewy. I muszę zweryfikować jeszcze przez Walpu. Transition będziemy mieli i nasz start to będzie Adopi 3 Lima. Proszę bardzo, bez transition execute. Sprawdźmy, czy mamy spójność. Mamy spójność, więc możemy sobie wrócić tutaj do takeoff. Wyliczyć prędkości. Dobra, 151 i 5,9. 151. O, i są ludzie, proszę. Dotarli w końcu. Ładują się do środka. Jeszcze muszę dużo setupu zrobić. Trochę się pogrzebałem z tym wszystkim. Co ja miałem zrobić? Miałem 5,9 ustawić tutaj. Więc ustawmy 5,9, niecałe 6. Pi razy drzwi. Powinno być dobrze. Teraz tak. Raz, dwa, trzy. Pas, z którego startujemy, ma 2, 4, 3. 2, 4, 3. 2, 4, 3 i 2, 4, 3. Dobrze. Teraz tak, mam jeszcze parę czeków do zrobienia. Pierwsza, voice recorder. Jest ok. A speed warning. To jest ok. To mamy zrobione dobrze. Teraz tak. Jeszcze raz tutaj na górę. Jodamper włączone. Pompy włączone. Światełka powinniśmy byli uruchomić wcześniej, ale mówię, nietypową kolejność dzisiaj mam. Pasażerowie już siadają, paliwo jest włączone, możemy włączyć to. Możemy włączyć wind heat, możemy włączyć pompy, trim i w zasadzie możemy przystąpić do naszego cruza, czyli będzie 3.5 i landing altitude muszę zweryfikować, na jakiej. Lotnisko jest 682, więc się pokręcimy na 700 i uruchomimy APU. Dobrze, teraz tak, light test do góry. Wszystko zdaje się świecić prawidłowo. Zresetujemy sobie, fuel flow jest zerowy, ale zresetujemy go i tak. I jeszcze test potrzebujemy sobie zrobić. I'm right next door. Thank you.
pięknie. I squiby. Zbliżę trochę. Squiby tutaj są. Jest ok. Jest ok. I jeszcze cargo fire test. Jest ok. Dobra. Oksygen na koniec. W zasadzie chyba wszystko mamy tutaj zrobione. Chyba, że coś przegapiłem. Nie mam przy sobie checklisty niestety. Prędkość mam ustawioną, to mam ustawioną. Wchodzimy nominalnie na 6000 stóp, ale nie mamy niestety kontroli, więc wejdziemy sobie od razu na 350. I ustawimy sobie tak. Pobierzemy sobie Wind Request, żebyśmy mieli jakieś wiatry. O, tu już się kończą ładować, pasażerowie już wszyscy się ładują, jeszcze ktoś tam z tyłu sobie powoli idzie. To jest ta osoba, na którą, której wszyscy nienawidzą. No, wszyscy patrzą ze znienawidzonym wzrokiem, jak już siedzą gotowi do startu, a tam jeszcze ktoś idzie. Ale nie ma obawy dzisiaj, dzisiaj pilot jest powolniejszy. Dobra, to mam zrobione, nam się chyba już tu uruchomiło, więc zapniemy sobie generatory, włączymy też APU, bo pasażerom jest trochę chłodno, oni tam się sami sobą grzeją na razie, ale to jest mało, dobra. Ground services, możemy usunąć choksy, ground power is released. Teraz tak, coś miałem zrobić. Zanim close left entry aft, czemu się nie zamknęło samo? Ok, zamyka się. Wszyscy tu odjeżdżają. Dobra, teraz tak, de-icing. Samolot nie jest zamrożony i nie ma żadnych śladów tutaj. Opady były dosyć dawno, więc nie będziemy prosili o de-icing. I teraz tak, my się musimy pusznąć do tyłu. Ja coś zapomniałem. Musimy tyłek w prawo, nos w lewo. To były wiatry, on ich nie załadował, prawda? Wind request miałem zrobić. Tutaj powinien się load pojawić. To nie pojawi się? Nie pojawia się. Może dopiero jak się bitwy startuje. Dobra. O, coś było. Jest load. I execute. Dobra, tu nas chyba już podjeżdża nam nasz tag. Dobra, wiatry mamy dodane i descent sobie od razu ustawimy. Mamy bardzo krótki lot, normalnie bym to później robił w trakcie lotu, ale mamy bardzo krótki lot. Tak, ze względu na pogodę zbierzemy sobie wiatry na 200, 150 i 100. Transition flight level będziemy mieli 8.0. Zweryfikuję jeszcze to. 8.0 powinien być i pogody na razie nie mamy. Poprosimy o wiatry. Ci się już zapinałem, więc tak. APU wyłączymy. I za sekundkę włączymy sobie. Dobra, tu już są wiatry. Execute. Tail right mieliśmy mieć, prawda? Dobrze pamiętam. Tak, bo musimy w noc w lewo. Tail right. Dobra, i mam nadzieję, że jest profil dobry na pushback. Więc anti-collision light włączamy, to jest gotowe. Hamulec wyłączamy. Transponder. Lesson traffic Nordic 403, pushing back from stand 15, facing east. Ja trochę wcześniej powinienem był zapowiedzieć, ale zupełnie zapomniałem o kościółek w tle. Zupełnie zapomniałem, że jesteśmy w... Nawet w Simie. Dobra, miałem climbas zweryfikować jeszcze. Zrobimy sobie max rate climb. Ile tu tam podaje? 266 na max angle, nam 252. Zróbmy 252.
Wejdziemy maksymalnie szybko na 3. Za czym w ogóle, czy wejdziemy na 3.50, czy nie skrócimy sobie wchodzenia? I czekamy na 25% i dodajemy mu paliwka. No niestety, profil pushbackowy jest skaszaniony, chyba że on robi straight pusha z jakiegoś powodu. Ale już się zaczyna tu zbliżać niebezpiecznie do tego, zaraz go zatrzymamy w razie czego. Czy człowiek dalej idzie? Nie. Okej, dobra, to jest nawet okej. To jest nawet okej, bez zaakceptowania. Tu mamy na auto, więc nie musimy go przekręcać na continuous. I możemy drugi silnik uruchomić. Dzisiaj lecimy Freddy. Najlepsze malowanie dla Norwegian. Dobrze, odpięli się chyba już. W ogóle nie robiłem wam prezentacji jeszcze tego, 800. Niewiele się różni. Od 900 głównie się różni tym w tej chwili, tutaj mamy nowy pana dobra. Ale różni się tutaj tym przełącznikiem. Trimmer. 700 go nie ma. Paliwko. Zapomniałem. Zagadałem się, zapatrzyłem. Wszystko inne chyba mam skonfigurowane poprawnie. Możemy już sobie engine wyłączyć w zasadzie, bo on już nam wystartuje, bo wiemy, że nam wystartuje, bo to jest symulator, który nie ma takich errorów, przynajmniej przy uruchamianiu silników. Tak, czy pani sobie poszła już? Jeszcze nie. Dobra, będziemy musieli backtrack zrobić, czyli będziemy taksi robili Bravo, Alpha i backtrack. W ogóle zerknę, czy kogoś tutaj na mapie, czy kogoś w okolicy gdzieś nie ma nas, ale chyba nie, jesteśmy chyba jedyną osobą. W Oslo jest parę osób, jakieś samoloty tam latają w tej okolicy i coś tam się dzieje. Ale tutaj jest okej. Dobra, czy pani sobie poszła, pomachała nam? Już poszła już sobie. Dobra, więc tak, to muszę wyzerować widok. O, więc to mamy zrobione, na razie to wyłączę, to jest irytujące. Mamy tak, generatory, raz, dwa, próby mamy na auto, to się zgadza. To mamy zrobione, anti-collision włączone, to jest wszystko ok, APU wyłączamy, taxi lights włączamy. I w zasadzie jesteśmy gotowi. To jest ok. Raz, dwa, trzy klapy. Listen, traffic Nordic 403, taxi Bravo Alpha, and we'll be backtracking runway 24. We'll inform of the backtrack when we get closer. Dobra, szybki test konfigu. Jeszcze nie jest gotowe. Dobra, teraz jest ok. Tam gdzieś musimy pojechać, to sobie zawiniemy, tam jest ok. Dobra, i teraz zjeżdżamy z Bravo i to jest teoretycznie Alfa. Wyzeruję widok. Sekundę, jeszcze raz wyzeruję widok. Ok, teraz. Nie, trochę źle. Dobra.
Lesson traffic Nordic 403 entering runway 24 for backtrack and immediate departure. Dobra, raz, dwa, połączymy sobie 100. Jeszcze musimy uruchomić, tylko dobra, może wyprostuję i może wtedy to zrobimy, bo się zaraz tutaj wezmę, rozwalę. Jeszcze transponder, niewygodnie mi tym. Tak się patrzę przy mojej konfiguracji, która przewiduje niewielkie ruchy. Włączymy sobie TA Array. Skupimy się znowu na prowadzeniu. W ogóle jest pięknie położone tutaj lotnisko. Bardzo je lubię. Przecudowne po prostu. Sorry za moje taksi, ale jestem skupiony na widokach, a nie na... nie na tym, co robię. Dobrze, to mam wszystko uruchomione, to mam uruchomione. Wszystko powinno być dobrze. Zwolnimy sobie tutaj trochę. Zrobimy nawika i powinno być wszystko dobrze. A tu naprawdę, to jest po prostu... Uwielbiam to lotnisko za te widoki. Boski jest. To jest oczywiście płatne Alesson, to nie jest darmowe lotnisko, ale jest przegenialne. Trochę ciągu musimy dodać pod górkę, mamy. Wyrównamy. W zasadzie będziemy gotowi do startu. Dobrze. Szybki skan jeszcze górnego panela. Wszystko jest tutaj ok. Mamy wszystko skonfigurowane jak trzeba i startujemy. Dobra, najpierw 40% na N2. Tutaj patrzymy. Jest ok. Toga. Jok do przodu. Trochę nierówny ten runway. Dobra, ciśnienie zwolnione. Nie wiem, czy widzicie, to jest wznoszący się runway. To się naprawdę trudno ląduje. Bo jest najpierw... O, wiecznie jest, wiecznie. Okej. Okay. Gear up. Lesson traffic Nordic 403 airborne passing 400 feet, Geeky 1 Foxtrot departure. Dobra. Światła wyłączymy. Autobreaka wyłączymy. Gear może pójść na off. Możemy jeszcze popodziwiać okolice, bo jest przecudowne tutaj. Uwielbiam to lotnisko. No po prostu widoki tu są za milion dolarów. Dobra, przydałoby się, jestem tutaj zajęty podziwianiem, ale taka jest zasada w symulatorze. Najpierw screenshoty, potem dopiero AV1 Navigate and Communicate. Screenshoty zawsze numer jeden. Dobra, czy my wejdziemy na 350? Musimy na pewno przejrzeć pełnego stara. Wiem, czego nie zrobiłem. Weather, traffic i terrain. To przez to, że nagrywam. Top of climb, top of descent. Jest ok. Wejdziemy na 350 spokojnie. Tylko warunek taki, że musimy całego przez stara przelecieć.
Kubie, zapewne wiecie, że możemy już się na baro, na standard się przełączyć. Teraz możemy wyłączyć światełka i zwolnić pasażerów. Wiecie już zapewne, że MSFS wypuścił 900. Ja robiłem na razie wideo tylko 700, to się niewiele różni. W międzyczasie trochę rzeczy się zmieniło, doszły takie rzeczy jak shades do tego, trochę poprawiono systemy, zmienił się system kołowania, w sensie system fizyki. Odkąd robiłem wideo 700, sporo się zmieniło w tym samolocie, jest mocno poprawione. Wszystkie systemy we wszystkich samolotach się zmieniają razem z każdym update'em, więc jak jest update'owana 700, jest update'owana od razu 800 i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy sporo zmian. No i nie mamy jeszcze EFB, bardzo dużo ludzi chce EFB. No kurde, zobaczcie na to, akurat pogoda na żywo miała jakąś zmianę. No zobaczcie na to, no przecież widok za milion dolarów. Coś przecudownego. No kurde. Ja cały czas na to mówię screenshoty, to już nawet nie wiem, czy to może się kwalifikować jako screenshot, taki widok po prostu. Dla mnie to już podpada pod po prostu zdjęcie. Wirtualne, ale jednak zdjęcie. W każdym razie tak, 800, tutaj lepiej będzie widać, bo troszkę mniej oślepia, no jednak widać przez to inaczej. Więc taka ciekawostka. Anyway. Samolot, no mówię, przeszedł sporo zmian, jeśli chodzi o przede wszystkim o systemy, o to jak zachowuje się w kwestii VNAV-a i LNAV-a, zresztą zobaczycie, będziemy lecieli pełny LNAV, pełny VNAV dzisiaj i potem ILS-a sobie zrobimy, którego notabene możemy sobie już zaprogramować. Będziemy mieli dosyć ciężcy jesteśmy, więc będziemy mieli dosyć dużą prędkość lądowania, 155 węzłów mniej więcej. Zobaczymy, jaki wiatr tam jest. 110,3. Jest już MMR, nie jest jeszcze w pełni. To jest pierwsza jego integracja. Na przykład zwróćcie uwagę, tutaj był VOR wprowadzony. Ja zacząłem wprowadzać częstotliwość, on się zmienił automatycznie na ILS. Teraz się nie zmienił, zapierzony się zmienił, czego nie powinien robić. Dobrze pamiętam, 110,3. Nie powinien, tutaj zwróćcie uwagę teraz na tym, jak zrobię. Jest VOR, ja wprowadzę 110,3,0. Powinien się pojawić error. Trzeba najpierw wybrać tryb i potem wprowadzić częstotliwość. To jest jeszcze źle, to będą poprawiali parę bzdur tego typu. Nic poważnego ogólnie nie ma. Możemy sobie wstrępnie tutaj nawet wpisać, ale 150, jestem przekonany, że będzie tutaj 150, bo mamy naprawdę krótki lot, ale może 149 stopni. Nie jest to w każdym razie duża różnica. 12 stopni. Więc się nakręcimy tutaj na 12 i nie nadążam z tym, z headingiem. To też powinienem robić, no ale mówię, robimy inne rzeczy. Przede wszystkim patrzymy przez okna. Dobra, to możemy opuścić i teraz sobie heading nakręcimy na to, gdzie lecimy obecnie i jest dobrze. No nic, co ja chciałem powiedzieć. 800, świetny samolot, jest z moich ulubionych. Jeśli ktoś chce sobie polatać tak prościej, w sensie, żeby mieć sporo, widzieliście ile jest konfiguracji do robienia, plus wszystkie testy, ja nie zrobiłem absolutnie wszystkich czeków. Traktujmy to, że nie był to pierwszy lot dnia, tylko już jest powrotny, więc nie robiliśmy wszystkich czeków, jest pełna checklista, jest GSX, możemy sobie symulować właśnie tankowanie, ładowanie pasażerów, te wszystkie rzeczy. Razem z w zasadzie kompletnymi systemami, to muszę powiedzieć, że jest naprawdę fajnie. W sensie jest to mój ulubiony samolot w MSFS-ie do takiego latania, że jest sporo do roboty, ale potem wszystko, jak ktoś chce lecieć na autopilocie, to wszystko działa, po prostu działa, tak? Także pod tym względem jest bardzo dobrze wspierany, jeśli też chodzi o właśnie malowania. Jak widzicie, tutaj mamy Frediego. To jest malowanie stworzone przez kogoś, nie jest to domyślne malowanie dostarczane z samolotem. Jest to dodatkowe i sprawuje się bardzo dobrze, w sensie, mówię, ludzie mniej więcej, większość ludzi, co maluje, wie, co robi. Odtwarza prawdziwe samoloty, jeżeli sobie sprawdzimy tutaj, to jest
LN. Nie mogę wam teraz pokazać, ale jeżeli wyszukacie sobie, tutaj macie rejestrację samolotu LN-ENP. Jak sobie wpiszecie to LN-ENP do Google'a albo do jakiejś innej wyszukiwarki, która was nie śledzi, na przykład do DuckDuckGo, to wam znajdzie zdjęcie dokładnie tego samolotu z tym malowaniem. Także ktoś, tworząc te malowania, po prostu stara się robić na bazie prawdziwego samolotu. I jeśli na tyle, ile mogą ludzie, co ciekawe, bo PMDG może być różny, znaczy 737 może być różnie wyposażony. Tutaj jest lista ekwipy na przykład, tu można tyle różnych rzeczy konfigurować. Mam 17 stron opcji. I każdy samolot, tak jak klient, czyli w tym wypadku Norwegian, go sobie zamówił z fabryki, jeśli kupował nowego oczywiście, podobnie jak kupując zwykłe auto, się go konfiguruje, czyli ma się zachowywać tak, ma mieć tak skonfigurowanego ILS-a, to ma robić to, to ma robić tamto. Ma mieć panel tutaj Honeywella, albo ma mieć Collinsa. Różne rzeczy można konfigurować. I czy ma mieć, ten nie ma na przykład, czy ma mieć tutaj, nie ma heads-up display, może mieć heads-up display, nie musi go mieć, i tak dalej, i tak dalej. Tych opcji jest mnóstwo, więc ci ludzie też starają się te samoloty konfigurować, żeby były takie jak w prawdziwym życiu. To jest fajne w ogóle, fajne hobby, trochę artystyczne przy okazji, odtwarzają prawdziwe samoloty. Tutaj w tą stronę mam najładniejszy widok. W Norwegii jeszcze zima. Sypnęło chyba niedawno śniegiem znowu, ale fiordy są przepiękne. Jedzą nam z ręki ponoć. Tak się mówi. Więc, no cóż, jestem bardzo zadowolony z tego samolotu. Jest parę innych. Będę niedługo wam pokażę BAE 146 jeszcze. British Airspace. Bardzo ciekawy samolot. Mówię na niego mini jumbo, ma 4 silniki, inni mówią, że ma 4 silniki i APU, inni mówią, że te silniki są tak małe, że tak naprawdę ma 5 APU, ale jest bardzo wymagający, bardzo też czujemy duże zadowolenie z tego, jeżeli wszystko nam wyjdzie poprawnie. Lata się nim inaczej niż czymkolwiek innym, więc to wkrótce wam też pokażę. I wkrótce wam pokażę też Cessna C7, Cessna Citation Longitude, które jest darmowym samolotem, niepłatnym, w odróżnieniu od wszystkich innych tutaj. I która jest w tej chwili tak zmieniona, tak zmodowana przez Working Title, że zachowuje się rewelacyjnie. Teraz będziemy skręcali tutaj w prawo. I w zasadzie wejdziemy na 350 i będziemy zaraz z tego 350 schodzili. Zaczęliśmy nasze obniżanie, mamy w tej chwili tutaj poprawione VNAV, w ogóle bardzo mocno poprawili VNAV, zachowuje się w miarę normalnie. Ważne jest tylko to, żeby jak jesteście w armię, jeżeli mamy sprzętową przepustnicę, żeby ją rzeczywiście ściągnąć na zero, bo inaczej będzie leciał z taką ciągu, będzie dawał tyle, ile ustawimy, czyli nie kontroluje w pełni. Jest do tego odpowiednia opcja w FMS-ie, chyba o tym opowiadałem przy 700, nie będę teraz chodził w szczegóły. Ale obniżamy lot, nam pokazuje, ile jesteśmy pod profilem, nad profilem. 700, 800 są dosyć śliskie przez powietrzu, więc czasami trzeba się trochę wspomagać hamulcem. A zazwyczaj jak mam wiatry wprowadzone, tak jak tam robiliśmy tego requesta tutaj do wiatrów, jak mam Q&H wprowadzony i tak dalej, to radzi sobie przyzwoicie w tym względzie. Podejście będzie mieli dosyć długie. Staram się czego trochę nie skrócić, ale może zrobimy pełne, bo jest dosyć ładne chyba. Chyba, że będziemy w chmurach, to może rzeczywiście skrócę wtedy z GM402. Chociaż, wiecie co? Jak patrzę na prawdziwy lot, to nie przelecieli całości. Przelecieli prosto z GM402 do Walpu i też tak zrobimy. GM Walpu
do GM402. Tutaj po prostu, gdzie to jest zoom? Tutaj po prostu, nie wiem czy to widać, tu jest taki łuk, tak się robi. To jest po to, żeby w razie czego ściągać samoloty i je pozycjonować odpowiednio przez ATC. ATC nie mamy, co zresztą zweryfikuję jeszcze raz tak dla pewności. Nie mamy, mamy jakieś samoloty w okolicy, właśnie tam startują, lądują i tyle. A my jesteśmy w środku, tylko czy my jesteśmy najemnikami? Jesteśmy najemnikami, nikt się nie komunikuje z tego, że pewnie za daleko jesteśmy jeszcze. Więc skrócimy sobie ten odcinek, jesteśmy ciut powyżej profilu, w zasadzie to on powinien spokojnie to nadgonić zaraz, także będzie dobrze. Także skrócimy sobie ten łuk, co normalnie jest na starze, nie powinno to być problemem. W każdym razie, no mówię, samolot jest bardzo mocno poprawiony. Odkąd leciałem 700, tylko robiłem to wideo, tam było parę frustrujących rzeczy. W tej chwili jest bardzo przyzwoity, w zasadzie nie mam większych zastrzeżeń do niego. Poza tym, że jeszcze nie mam EFB, pracują nad tym, są problemy techniczne, walczą. Wkrótce może go zobaczymy. Ograniczenia, od razu podpowiem, wynikają nie tyle z ich możliwości, tylko z kodu, w jaki sposób jest napisany samolot. PMDG zdecydował się na C++. Ma to tą zaletę, że samolot jest bardzo mało wymagający, jeśli chodzi o procesor i GPU. To znaczy jest wymagający, ale mniej niż mógł być, mniej niż alternatywnie pisane samoloty. Więc na słabszym sprzęcie sobie całkiem dobrze radzi, jeśli chodzi o wydajność. Natomiast wadą tego jest właśnie problem z komunikacją, bo jak jest w C++ pisany, to on jest potem kompilowany do WASM i to powoduje problem komunikacyjny ze względu na bezpieczeństwo. Jest po prostu zamknięty, jest w sandboxie swoim. To powoduje, że taki tablet jakby zintegrowali, nie może się komunikować z na przykład SimBriefem, z internetem, ze światem. Po prostu jest sandboxowany, jest zamknięty. Więc oni w tej chwili tworzą własny protokół, żeby przekazywali informacje między tabletem a samolotem, żeby one były w stanie się komunikować, a sam tablet będzie w czymś innym stworzony. Nie pamiętam dokładnie, z czego piszą, w jakimś JavaScriptie albo coś. Także powinno być, no mam nadzieję, że to w jakąś miarę ogarną wkrótce. Ale ostatnio coś Robert z PMDG pisał, że są na prostej, długiej prostej, jeszcze mają kupę drogi do przebycia, ale już tak bliżej niż dalej, miejmy nadzieję. Teraz tak, jeśli chodzi o lotnisko, to jest Oslo Gardermoen, dostępny jest na Orbixie, wydawcą jest Orbix, deweloperem, który stworzył indie developer Finn Hansen, który jest odpowiedzialny za kilka innych lotnisk w MSFS-ie. Bardzo dobry deweloper, powinno być bardzo ciekawie. Byłem już na lotnisku bardzo krótko, zapowiada się znakomicie. Będzie dostępny 18 lutego, za 3 dni. Od razu podpowiem, to nie jest finalna wersja, to co dzisiaj zobaczymy. To jest jeszcze wersja taka Golden Master, że tak powiem, RC. Release Candidate. Jeszcze nie jest wykończony, już wiadomo, że będą jeszcze drobne jakieś tam poprawki, korekty i tak dalej. Zaparkujemy samolot, wysiądziemy z niego, zobaczymy, przejdziemy się po lotnisku, zobaczymy, co tam ciekawego jest. Myślę, że spodoba nam. A mi na pewno, wiem, bo na Oslo jest freeware generalnie, darmowe lotnisko jest dostępne na FlightSimTO, ale nie korzystam z niego, bo ma swoje wady, po prostu ma swoje wady. Nie latam do Oslo z tego powodu. Myślę, że to lotnisko to bardzo mocno zmieni, bo jest prześlicznie wykonane. W ogóle Oslo ma bardzo ładne lotnisko w RL-u i zostało tutaj naprawdę ciekawie odzwierciedlone, więc powinno być ciekawie. Powinno być bardzo ciekawie. Ale zobaczymy, mówię, wpadłem tylko na chwilę,
spojrzałem, jak tam wygląda, nie patrzyłem szczegółowo jeszcze, więc nie do końca wiem, czego się spodziewać. Powinno być, myślę, że chyba wszyscy będą zadowoleni, bo Finn Hansen jest znany z tego, że dobre rzeczy robi. Tak, w ogóle podpowiem, tak z ciekawości. Finn Hansen jest odpowiedzialny między innymi za Alessand, który widzieliście przed chwilą, z którego startowałem. I Alessand jest jednym z moich ulubionych lotnisk, jeśli chodzi o te wszystkie małe lotniska, bo mam kilka takich ulubionych dużych lotnisk, które po prostu mają trochę więcej rzeczy w sobie. Natomiast jeśli chodzi o małe lotniska, jest to prawdopodobnie jedno z moich ulubionych. W ogóle w skali wszystkich lotnisk jest jedno z moich ulubionych. Ale spodziewam się, że długo już chyba nad tym osobą pracuję, z tego co się orientuję, więc powinno być zacnie, powinno być bardzo ciekawie. Wiem, że na pewno będę latał, mówię, jak już wspominałem. Krótko na niego spojrzałem i to, co zobaczyłem, mi się spodobało. Zobaczyłem jedną rzecz, która mi się nie podoba, która nie jest problemem, ale mogłaby być lepiej zrobiona. Niestety trochę to wynika z ograniczenia SFS-a. Są tam kwestie teksturowe i śniegu konkretnie. Zobaczymy, jak to będzie. No, na szczęście zima już się zbliża ku końcowi, więc nie będzie to raczej większy problem. Inny problem, jaki będziemy mieli, to jest to, że nie ma profilu dla tego lotniska jeszcze, dla JSX-a. Więc nie mam pojęcia, jak się zachowa. Nie mam pojęcia, jak się podepnie pod gateway'e. Nie wiem, jak będzie działał VDGS. Zobaczymy wszystko na miejscu. VDGS na pewno przez GSX-a nie będzie działał, bo nie jest zaimplementowany. Nie sprawdzałem nawet, czy jest wsparcie dla innego systemu VDGS. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy. Będziemy parkowali, właśnie, nie pamiętam, gdzie będziemy parkowali. W zaułku, jeśli dobrze pamiętam. Sprawdzę numer lotu, jesteśmy DY403, czyli Nordic 403, NOZ 403. Sobie na flight radarze ten lot możecie znaleźć. Był wykonywany, jest wykonywany codziennie, przepraszam, no prawie codziennie. 3 razy w tygodniu chyba, 4 razy w tygodniu lata właśnie Nordic z Alessand do Oslo. Startuje o 9.45 rano i też ten lot zaczęliśmy około 9.45 rano. Jest w tej chwili lokalnego czasu oczywiście, jest w tej chwili 10.17, czyli już pół godziny trwa ten lot mniej więcej. Czyli godzinę w zasadzie odkąd się załadowaliśmy na lotnisko. I tyle się o to chodzi. Dobra, miejsce, gdzie będziemy parkowali? Tak, lądujemy na 01 right, left, przepraszam, na lewym pasie. 01, jeśli dobrze pamiętam. I będziemy, postaramy się, na którym zjeździe? Postaramy się mniej więcej w połowie lotniska zjechać, w połowie pasa. Jeszcze sprawdzę, jak długi jest pas. Pas ma, słuchajcie, pas ma 3600 metrów, czyli 11800 stóp. Będziemy zjeżdżali na A4 albo na A5. Na A4 byłoby lepiej, bo będziemy mieli krótsze taksi. Zastosujemy w takim razie, jeszcze zweryfikuję sobie tutaj dystansę. Lądowanie, nasza masa powinna być zaciągnięta. 01 left lądujemy i przelicz lądowanie nam. No, przelicz. Nie chcę przeliczyć. Okej, okay. Już wiem, dlaczego nie chcę przeliczyć, bo jesteśmy bardzo blisko naszej wagi. Minimum landing, maximum landing weight, więc on jeszcze ma za duże, a trochę paliwa jeszcze spalimy. Zobaczmy sobie na progu, jak to mamy, będziemy mieli jeszcze, zjedzie nam jeszcze 200 kg jakieś, niecałe. I w tej chwili ważymy ile? Gdzie była nasza waga w samolocie? Nie pamiętam całkowitą wagę. Tutaj gross weight. Aż wstyd. Po prostu wstyd. In a dress.
jest 66,7. Zjedziemy sobie troszkę tutaj w kalkulatorze w dół i przelicz. No nie, kalkulator wypina się na mnie i nie chce mi podać wartości. Jako że chcemy zjechać dosyć szybko, zastosujemy hamulce 3. Schodzimy tutaj już do 10 tysięcy, możemy sobie włączyć światła, zapalić światełka dla pasażerów i poinformować załogę, że zaraz będziemy lądowali. To jest kolejne lotnisko. Nawet nie wiem, co za lotnisko jest. Coś małego zapewne. Zaraz sobie zobaczymy, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy tutaj. To lotnisko, proszę Państwa, to był Egemoen w miejscowości Hønefoss. Pewnie inaczej to się wymawia, bo mój norweski jest po prostu tak genialny, że aż szkoda mówić, ale no prześliczny rejon. Tutaj przelatujemy nad jakimś fiordem właśnie i potem będziemy przelatowali nad takim szerszym fiordem. Z prawej strony będzie. No przepiękny rejon, są po prostu przecudowne. W ogóle loty, lubię latać po Norwegii. Są tu zawsze przepiękne widoki, bardzo fajnie się lata samolotami, małymi GA, fiordami, jakieś polecam właśnie Piperka, Cessna, coś małego i pozasuwać sobie właśnie tymi fiordami. Jest kupę małych, fajnych lotnisk. Na Orbixie zresztą znajdziecie mnóstwo fajnych, małych lotnisk, żeby można było sobie tutaj pośmigać. Dobra, mamy 200, sprawdźmy naszą prędkość, tak jak myślałem, 155 węzłów będzie korekta, jeszcze zweryfikuję wiatr w tej chwili sobie, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Wiatr jest variable, przepraszam, overcast 600 stóp i to jest bardzo zła wiadomość dla nas, bo to oznacza, że być może trzeba będzie kata 3 robić. Na lądowanie. Jakie mamy minima na K3? Na K3 Alfa, K3A mamy 50 stóp decision height, więc przełączymy się tutaj. Przełączmy się, dziękuję. 50 stóp i będziemy wstępnie robili K3, bo minima mamy 850 stóp. Przełączymy się, teraz już jesteśmy poniżej transition, więc się przełączymy. Musimy mu chyba trochę hamulców dać, bo to jest limit prędkości 220, my trochę za szybko lecimy. Jesteśmy też trochę za wysoko, zresztą samolot nas o tym informuje, normalka w 738. Nowy 737-900, który wyszedł, trochę lepiej sobie radzi w tej kwestii. Niestety przez to, że musimy zwolnić, to jesteśmy dosyć mocno za wysoko, ale powinniśmy nadrobić, jeszcze mamy trochę czasu. Banan podpowiada, że się wyrobimy, tylko musimy się trochę hamulcami wspomóc. Co ja chciałem powiedzieć? Prędkości, jakie tutaj mamy na tym, co nas przewiduje? W zakręcie będzie chciał robić 200, będzie musiał jej klapy wyjąć i potem już będzie zwalniał do 155, to już sobie sami będziemy kontrolowali prędkość. Zresztą zrobimy chyba tak właśnie teraz, że już przejdziemy na własną kontrolę. On chciał tutaj w zakręcie robić 200, w zasadzie na prosto. My na prostą wyjdziemy i sobie na 180 zjedziemy. Nie będziemy mieli problemów z klapami wtedy. Bo tak to będzie płakał. No i co? I coś o tych Piperkach mówiłem. Orbix ma mnóstwo małych tutaj lotnisk w ofercie. Bardzo mocno polecam. Są bardzo fajne. Właśnie takie mniejsze niż Alesund, też przystosowane do GA. Świetnie się tutaj lata. Defaultowa Cessna 152 na przykład. Just Flightowy Piper. Potem jest Fly Somewhere. Cessna ta 414 AW Chancellor. Bardzo fajny samolot. Jest... Co jeszcze jest takiego, co mi się podoba? Milvis chyba ma, czy któryś inny, nie pamiętam, jak się ten deweloper nazywa, ma 313 Cessna, też bardzo fajna. Więc jest czym latać.
Dobra. Musimy trochę zacząć zwalniać. Wyjmiemy sobie klapę. Jedziemy sobie na razie do 180. Potrzebujemy drugi poziom i klapy 5. Arm approacha zrobimy sobie, jest approach armed. Już tam viewer loka łapie, skręca. Jest duża szansa, że będzie ok, w sensie, że wylądujemy i będziemy mieli widoczność, ale mówię, są minima 800. Coś było 850 czy coś takiego. Tutaj są chmurki nad całym lotniskiem. Może być źle, więc zobaczymy. Dobra, mamy 11 mil do pasa. Tutaj ILS nam zaczyna już się zbliżać. Teraz na glidesopie będziemy, jeszcze się obniżamy, więc jeszcze kawałek zanim złapiemy tego, myślę, że do Xicla. Mamy już niecałe 1,5 mili, także dosłownie zaraz. Zrobimy sobie 180 do 6 i potem, czyli do 6 mil, a potem zwolnimy sobie do 155. Wiatr jest spokojny, więc nie powinno być problemów. Tego nie musimy rezetować, bo jest na platformie ustawiony. Platforma jest 3500 stóp. Go around jest 5000 stóp, także zaraz się podkręcimy, jak zrobimy tego ILS-a. Zapniemy drugiego autopilota, żeby autolanda uruchomić. I może zrobimy autolanda. Przyznam się, że bardzo dawno nie robiłem już tym samolotem autolanda, więc nawet nie wiem, jak on sobie z nim radzi. Ustawimy sobie heading. Jesteśmy na glide slope. Drugi autopilot jest włączony. Altitude podkręcimy 5000 stóp. I będziemy lądowali. Mamy 7 mil jeszcze do końca. Wypuścimy podwozie, klapy 15. Ten samolot czasami bardzo nie lubi zwalniać. To 55, klapy 30. Pogoda jest niestety nieciekawa, no bardzo mi przykro. Wyłączymy sobie potem reżysera. W ogóle jest na tyle chłodno, że mamy włączone jeszcze dobrze. Dobra, jesteśmy na ILS-ie, już włączę wszystkie światła. Jeszcze raz powiadomimy ludzi, że już jesteśmy prawie na ziemi i pas widzimy, więc możemy sobie sami wylądować. Nie musimy robić autolanda. I spokojnie w minimach byśmy się zmieścili, bo było 800 chyba 60 czy coś takiego. Jesteśmy ciut za wysoko. Dobra, jestem gotowy. Wyłączone autothrottle. No i spróbujemy tam się w A5 zmieścić, czyli tam gdzieś. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Trochę nas zniosło.
Minimums, minimums. 20, 10. No, flotujemy niestety. Powinienem prawie robić go around, byliśmy już prawie poza strefą. Rewersery. Trochę za dużo go przyciągnąłem. Na Alfa 5 się nie zmieścimy, zjedziemy na Alfa 6. Dobra, rewersery złożone. Hamulce wyłączone. Spokojnie się stoczymy tutaj i teraz tak. Weather, traffic, to prędkość, to i to. I teraz tak, wyjeżdżamy Alfa 6, musimy skręcić druga w prawo na November i teraz tak, światła off, to włączamy, to wyłączamy. I tutaj powinienem kierować jeszcze, a tutaj sobie transponder włączamy. Nic nie zapowiedziałem na tym, jestem okropnym pilotem. Nic nie zapowiedziałem na Unicomie, ale na swoją obronę podpowiem, że nikogo tu nie ma. Jest dosyć późno dzisiaj, lotnisko dopiero co się pojawiło, więc postanowiłem skorzystać z okazji i od razu to nagrać, ale zupełnie tak się skupiłem na rozmowie z wami, że po prostu zapomniałem zapowiedzieć to na Unicomie, ale to nie pierwszy raz mi się zgadza. Złożymy sobie jeszcze klapę i silniki. Tutaj wyświetlimy dolny panel i w zasadzie jesteśmy skonfigurowani na podejście. I teraz tak, nie mamy profilu. My powinniśmy, miałem sprawdzić, na jakim gate parkujemy. Prawdziwy samolot parkował na gate 13, więc zobaczmy, co on nam tutaj zaproponuje. Czy jest 13? Jest. Pokazuje, że jest too small, więc jest nieprawidłowo skonfigurowane, ale spróbujemy mimo wszystko. Prawdopodobnie nie będzie to idealnie działało. Raczej się spodziewam, że nie będzie idealnie działało. Norwegian Air Shuttle chcemy. I gdzie jest 13? Musimy zjechać na Kilo. Kilo jest, to było hotel i golf. Kilo jest następna tutaj. Powinienem trochę równiej taksi robić na środku tej kreski. Ja tego nie robię, ale jest to podekscytowane. No jest lotnisko. Zaraz zobaczymy, jest bliska. Już się nie mogę doczekać. Zrobimy sobie przegląd krótki. Ale spodziewam się, że nie będę zawiedziony. I mam nadzieję, że wy też. Tu skręcimy sobie w lewo. I chyba na 13 wyjeżdżamy prawidłowo. Możemy sobie podejrzeć miejscówki. Co tu jest? 171. To się zgadza. W dobrym miejscu jesteśmy. Strasznie dawno tu już nie byłem. Nie latałem tu właśnie, bo ten fuel mi się nie podoba do końca. On jest fajny, on jest dobry ogólnie. Darmowe lotnisko jest bardzo dobre, ale nie podoba mi się. Nie miał dobrego profilu, nie wszystko było tak fajnie. Jetwaye nie działały. Po prostu mi się nie podobał. Po lewej stronie będziemy mieli 13. To jest pierwsze albo drugie stanowisko chyba. Drugie. To środkowe. To są trzy stanowiska z tego, co kojarzę. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy stanowisko 9, to więcej jest Jetwaye tutaj. Tutaj mamy 11 i następna powinna być 13. Jest. Światła wyłączymy i sobie skręcimy i zaparkujemy. I zobaczymy teraz tak. A, właśnie miałem zobaczyć, czy VDGS działa. Nie korzysta z Aerosoftu. Może korzysta z innego systemu. Trochę ciągu musimy dodać. I to jest problem, o którym mówiłem. Nie widać kresek przez śnieg. Dlatego to jest problem okresowy. O, jest automatyczny VDGS. Jaka rewelacja. Uwielbiam to. No dawaj, samolocik. Ruszę się. Dobra, skorygujemy się. To jest to. Po prostu źle wykręciłem, bo nie widziałem kresek. A jak widać, to jest pełny śnieg. Niestety. I to wynika z tego, że
To jest taka ograniczenie. Albo tekstury wyglądają po prostu gorzej, albo wyglądają lepiej. Nie znam dokładnie szczegółów. Wiem, że można to jakoś tam delikatnie obejść. Dobra, zaparkowaliśmy. Zobaczymy, jak bardzo dobrze widzieć jest dostosowany do tego samolotu. Podkręcimy tylko jeszcze sobie tutaj klapki, znaczy te trim. Włączymy generatory. Raz, dwa. Pasażerowie, możecie się już wysadzać. Wyłączymy silniki. Włączymy sobie ground services. Podpowiem jeszcze raz. Nie mamy, nie mamy profilu dla GSX. To jest całkowity default. Nie mam pojęcia, jak sobie poradzić ze wszystkim. Może być dobrze, może być nieciekawie. Szybko tylko go skonfiguruję do deboardingu, to jest ok, to jest ok, to możemy, to jest engine anti-ice, możemy wyłączyć, powinien był po wylądowaniu, to możemy, możemy anti-collision light wyłączyć, to jest ok, bleedy mogą zostać, możemy wyłączyć to i możemy paksy wyłączyć, reszta może być na turnaround. I na GSX się poprosimy o deboard, choksy włączone, bla, bla, super. Request deboarding. I on powinien teraz zacząć się deboardować. Jest, proszę. Działa jetway. Rewelacja. Teraz pytanie, jak dobrze działa, drzwi się otwierają, spodziewam się, że tutaj, o panie, o nie wierzę, zrobili przejście, jaki czad, rewelacja, tutaj normalnie są jakieś ściany, jakieś inne rzeczy w jetwayach, normalnie to nie działa, no to jest kurde rewelacja, no to jest mistrzostwo świata, muszę powiedzieć. Passengers deboarding starting. Dobra, nie wiem jak to będzie precyzyjne, ale jak to będzie wyglądało półprzyzwoicie, to będę w ogóle pod ogromnym wrażeniem. Nie no, rewelacja, no nie. Jestem zakochany. Dobra, jeszcze widać, że nie idą idealnie, tak? Trochę za wysoko tutaj są. Nie jest perfekt, ale przypominam, to jest lotnisko bez profilu. Więc podejdziemy sobie tutaj trochę bliżej, żeby to wyglądało lepiej. O, może tutaj? Tak zrobimy. Screenshota. No jestem zachwycony. Dobra, idąc sobie tutaj trochę do góry. Gdzie będziemy, będą szli? Na górę. Więc się przejdziemy tutaj. Udajemy, że idziemy po ruchomych schodach. I wejdziemy sobie, w ogóle zobaczymy sobie, jak samolot wygląda tutaj. Jest jakaś reklama, zakładam, że jest to jakaś współczesna. Nie, ja jestem zadowolony po prostu to, jak są jetwaye rozwiązane. A przypominam, nie ma tutaj profilu, tak? To jest bez profilu. Ruch ręką jak Jedi. I jesteśmy na lotnisku. Tutaj pewnie byśmy tam gdzieś poszli daleko. A zjedziemy sobie tutaj na dół. No rewelacja. Rewelacja, proszę państwa. Mamy to. Mamy świetne lotnisko. Już mi się podoba. Ja rzadko, od razu powiem, ja rzadko po wnętrzach chodzę. Z wnętrzami jest taki problem. O, mamy reklamę Volante. Korzystam z niej, polecam. O, inne, zmienia się, ale czat. Super. Ja mam taki patent, że tak, te wnętrza w środku są bardzo fajne, bo one są no, klimatyczne, no, po prostu są klimatyczne, tak? Wygląda to fajnie, tu się ludzie ruszają. To ja mam akurat statycznych ludzi, oni są w jakichś tam pozach i tak dalej. To jest kompromis, bo mogą być ruchomi, nie ma problemu, ale wtedy są, jest mniej FPS-ów, powiem krótko. Po prostu zużywa to procesor, zużywa to GPU i tak dalej. I no, potrzebne jest po prostu więcej zasobów. Mamy tutaj taką, a nie inną sytuację. Więc na razie przejdziemy po środku. I z tymi wnętrzami. To jest tak, prawda jest taka. Ja zaglądam do środka zazwyczaj raz.
pierwszy raz, jak jestem na jakimś nowym lotnisku, zajrzę do środka, popatrzę, jak to wygląda. Więcej już tego nie robię, więc mi jest to obojętne. Jeśli o mnie chodzi, dla poprawy FPS-ów na przykład, ja mógłbym wyłączać sobie zupełnie. Zresztą widać, że tutaj już mało kto zagląda, bo tutaj są niedokończone te rzeczy ze względu na to, tu jest główna hala lotniska chyba, ze względu na to, że po prostu nikt tu prawie nie będzie zaglądał i nie ma sensu robienia tego w detalach, kiedy stracimy po prostu niepotrzebnie FPS. Także ja nie mam o to pretensji żadnych. To jest decyzja dobra, fajnie jest na to raz spojrzeć. Tutaj mamy główne wejście, widzę. I nie tylko tu, tutaj jest kolejne. O, tu jeszcze parkingi, kurde, wieża tutaj. Dobra, mamy co zwiedzać. Nie no, wygląda to super. Mówię, ja w środku często nie zaglądam. W ogóle bardzo ładnie szkło jest zrobione, są odbicia i ładnie tintuje. Zwróćcie uwagę, jak się zmienia kolor nieba i w ogóle wszystkiego. Także ładnie, dobrze szkło jest zrobione. Jest problem, jest trudno zrobić dobrze szkło w MSFS-ie. Tu jest zrobione bardzo fajnie. Tutaj widać, że policja się tymi samochodami nie interesuje w odróżnieniu od Okęcia, gdzie człowiek stoi minutę i 10 sekund i już go próbują zgarnąć. Willkommen. No, bardzo fajnie. Są tablice. Co tutaj mamy? Da się doczytać. Proszę bardzo. Ciekawe, czy nasz lot tu jest. Teraz godzina 7. Nie, nasz lot jest później. A jest, proszę. Ale jaja. Tutaj jest. 402 do Alesund. My leciliśmy 403, czyli tam w drugą stronę. Haha, czyli wzięli prawdziwe loty. No kurde, to jest właśnie taka dbałość o szczegóły. Gość sobie zadał trud, żeby ściągnąć prawdziwe loty, a nie wymyślać i stworzyć coś takiego. Tutaj mamy kafejki, tutaj mamy po prostu tekstury zrobione, co z daleka to fajnie wygląda, z bliska już gorzej. Bardzo ładnie sufit jest zrobiony, tekstury. Tutaj widać, że mimo że sufit jest wygięty, to nie widać tych takich załamań, że on jest jakby z klocków złożony. Tylko jest to w miarę wszystko płynne. O, dach, możemy dach sobie zobaczyć, właśnie. Dach też jest bardzo ładnie zrobiony, już widzę. Jest płynny to zagięcie. O, tam mamy też jeszcze lepszy przykład tego. Tutaj tak szybko przeglądam w tej chwili. Tu są VDGS-y w różnych miejscach, natywne. To jest bardzo akurat dobre. To jest, ja sobie to bardzo cenię. Bo te GSX-owe nie zawsze dobrze działają, bo są źle zaprogramowane. No zobaczcie, jak tutaj ładnie jest to wygięte to drewno, czy też zakładam, że to jest drewno, czy to jest drewno podobne tworzywo. Bardzo ładnie zrobione lotnisko, naprawdę podoba mi się. Wiecie co, zanim pójdziemy dalej, tak szybko polecę do góry, żebyście mniej więcej mieli pogląd na nie. My zaparkowaliśmy tam, w tamtym miejscu. Tam jest kawałek lotniska. Nie wiem tak do końca, co tam jest. Tam jakiś stoi samolot, jakiś Norwegian zresztą. Tam jakaś pewnie część tam kolejny jest, więc tam pewnie mają jakąś swoją bazę. Nie znam dobrze osób pod tym względem. Tutaj jest kolejny apron. Tam z kolei bazę ma SAS, Scandinavian. Co tu jeszcze? Tu są pady DICE-owe w ogóle do DICE-owania. Tutaj przyjeżdża się rozmrozić samolot. Zwróćcie uwagę na problem, o którym mówiłem wcześniej. Jest trochę śniegu w okolicy, bo widać, że śnieg spadł, więc MSFS daje śnieg. I tak, w niektórych miejscach, tutaj na przykład, jest to super zrobione. Widać, że służby lotniskowe odśnieżyły, trochę śniegu zostało, no bo nie wszystko się idealnie da odśnieżyć. Wiecie, jak to wygląda na naszych drogach. Ale tutaj jest parę miejsc, gdzie te tekstury są inaczej zrobione i widać, że ten śnieg się położył w całości na nich. I tu jest właśnie problem, że deweloperzy mają z tym problem ogólnie, żeby ten śnieg dobrze zrobić i tutaj jest zrobione źle, na tym miejscu, na tym kwartale, że tak powiem. I tak samo było tam, gdzie lądowaliśmy. I tak samo jest tam chyba. Więc to jest ewentualnie do poprawy. To jest potencjalnie do poprawy. Tu mi się podoba i nie podoba mi się na standach jeszcze. W tym miejscu, to jak widzicie, standy, to co miałem problem z zaparkowaniem, bo krechy prawie nie widać po prostu, a powinno być ośnieżone. W końcu to nie Wielka Brytania, żeby nie wiedzieli, co to jest śnieg i nie wiedzieli, jak to odśnieżyć, że to jest taka drobna złośliwość. Tak, detale.
jest trochę tych wszystkich dodatkowych rzeczy, samochodzików, schody tam stoją, wózki tutaj są. Tutaj mamy w ogóle podgląd bardzo ładny na lotnisko. Są dwa poziomy, są ludzie. To jest kolejny element, przez który jechaliśmy. Są tutaj gatey i tak dalej oznaczone. Podejrzewam, nie znam lotniska. Raz w życiu byłem w Oslo, nie pamiętam. Pamiętam, że bardzo ładne było. Tutaj też tak wygląda, w sensie jest tak właśnie skandynawsko wykończone. Więc możemy się tutaj przejechać po nim, tak na szybko zobaczyć coś ciekawego. Jest kolejna tablica. Ta już jest mniej czytelna niż tamta. Tutaj podobnie. Ciekaw jestem, czy to jest kwestia rozdzielczości tekstu, czy to jest celowo. Nie, już nie debordujcie, bo zaraz wracamy. Proszę Państwa, zaraz to odpowrotnie jest. Nie ze mną już, ale będzie. Wnętrze jest... O! Mamy jakąś część sklepową. Tutaj, no mówię, nie jest to już tak ładnie zrobione. Są jakieś... O! Tutaj się troszkę zawiodłem. Lorem Ipsum się zawiodłem. Mogli jakiś pan Finn Hansen mógł tu jakiś inny napis zrobić. To jest mały minus. Ja tu w życiu nigdy nie zajrzę do środka, od razu powiem. Teraz to jest jedyny raz, kiedy zaglądam za pierwszym razem i zazwyczaj nie robię tego tak szczegółowo. Jest tutaj widać kilka jakieś budki porobione, jakieś elementy. Tu jakiś daszek jest nad czymś. Tu już byliśmy. Więc wnętrze jest zrobione na tyle fajnie, że jak jesteście, jak podjedziecie samolotem i sobie popatrzycie do środka, bo tak w zasadzie to na tym mi zależy. Czyli ja podjeżdżam pod gate'a, przykładowo pod tego, i ja się patrzę do środka i ja widzę ludzi, widzę, że coś się dzieje, że to lotnisko żyje, nie jest puste i to jest fajne. I to mi wystarcza. Dobra, teraz tak. Pogodę mamy, jaką mamy, jest zima. Zmodyfikujmy to, bo mamy taką możliwość dzięki magii przełączników tych tutaj w tej grze. Możemy się przestawić na jakiś na lato. Mamy w tej chwili lato nagle i możemy sobie popatrzeć trochę na tekstury. Dobra, tak jak patrzę już, tekstury tutaj nie są super wysokiej jakości, ale jest to ograniczenie MSFS-a. Od razu powiem. MSFS ma problem z teksturami. Po prostu nie można ich dawać super wysokiej rozdzielczości, bo coś się wtedy psuje. Widzicie, i tutaj już widać, dlaczego ten śnieg inaczej leczył. To są inne tekstury, jest prawdopodobnie jakoś inaczej, to jest oprogramowane, dlatego ten śnieg na tym się kładzie. Nie wiem, na ile dokładne są wszystkie malowania, natomiast wyglądają ładnie, podobają mi się, są w miarę czyste. Generalnie w Skandynawii korzysta się te numery standów, takie właśnie w kółkach, duże numery. To jest mniej więcej standard, przynajmniej na innych lotniskach to widziałem. Podejrzewam, że to jest w miarę dokładne. No i co? I podoba mi się, no po prostu mi się podoba. Mieliśmy do wieży się przylecieć. Samochody są już odśnieżone, dalej stoją. Prawdopodobnie krócej. Jakieś dźwięki to słyszałem? Od czego? Od drogi? Nie jestem pewien, od czego to był dźwięk. No, tutaj mamy jakieś dodatkowe budynki, tutaj mamy bardzo ciekawy taki stopniowany parking, który jest zrobiony, też samochody parkują, zazwyczaj pewnie jest pełniejszy niż tutaj. No i mamy trochę budynków po okolicy zrobione. Lotnisko będzie kosztowało coś, nie pamiętam dokładnie ile w tej chwili, nie mogę powiedzieć. W rejonie 20 euro, trochę mniej, trochę więcej, coś takiego, przyzwoita. Myślę, że za tak duże lotnisko, to jest Oslo, za takie lotnisko to jest bardzo przyzwoita cena. Tutaj no to, co zrobili, podoba mi się, jestem zadowolony. To nie jest, nie wpadnie to do kategorii absolutnie najlepszych lotnisk w grze, ale jest spokojnie w topie, w sensie po prostu w tej grupie tych najlepszych. Mi się bardzo podoba, jestem pod wrażeniem, bardzo mi się podoba, jak jest szkło zrobione. Nie mam żadnych problemów z FPS-ami. Teraz weźcie pod uwagę, że ja w tej chwili nagrywam to. Dźwięk plus audio, z gry, to jest wszystko nagrywane i to jest w 4K 60 FPS-ów i ja mam płynny ruch, ja mam płynne 60 FPS-ów, co mi się nigdy nie zdarza w zasadzie na tak dużych lotniskach. One po prostu mają na tyle dużo tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich elementów, tych obiektów i tak dalej, że mi spadają FPS-y. Optymalizacja
Wielu deweloperów ma z tym problem w Mass Effectie. Gateway się odczepił, więc tak stoi moc z otwartymi drzwiami, trudno. Wielu deweloperów ma problem z prawidłową optymalizacją. Tutaj jest to zrobione wzorowo. Jesteśmy podłączeni do VATSIM-u, co dodatkowo też mi zazwyczaj obniża trochę FPS-ów. Tutaj mamy wszystko płynnie, super działa to. Mam nadzieję, że na nagraniu to też będzie widoczne. Normalnie ja na ekranie nie widzę żadnego rwania. Wszystko płynne, super. W środku, na zewnątrz. Pełne 60 FPS-ów. Super. Rewelacja. Jestem bardzo zadowolony. Od razu podpowiem. To wideo będzie wypuszczone w 30 albo 25, a raczej w 30 FPS-ach, więc u was będzie trochę szarpało. Nie będziecie tego widzieli tak płynnie, jak ja to widzę. Ja mam tutaj pełne 60, więc jestem pod wrażeniem. Także, no cóż, co mogę powiedzieć? Nie czekajcie na promocję, kupujcie od razu day one purchase. Jak lubicie tutaj latać ten rejon, to day one purchase po prostu, więc jest. Aha, wieża, oczywiście. Sekunda, przepraszam, zapomniałem, miałem polecieć. Już tam po lotniskach, dobra, przelecimy się, już tyle nagrywam, to przelecimy się do SAS-u jeszcze tam. O, no proszę, jaka ładnie zrobiona wieża. Rewelacja. Zwolnię trochę kamerę, bo nie mogę nadążyć. Super. Nie no, kurde. No jestem pod wrażeniem. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Już dawno nie widziałem tak fajnie zrobionej wieży kontrolnej. Rewelacja. Więc to chyba zrobiłem. Dobra, przejdźmy się tu jeszcze do Skandynawii, więc zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tu jest parę budynków, trochę tekstury niższej rozdzielczości, tu jakieś hangary są, tu też jakiś sprzęt stoi przed tymi hangarami, tu są jakieś samoloty, pewnie jakieś, wydaje mi z daleka na 737, to jest jakaś chyba, to 800 chyba, 700 jest takie krótkie. 800 ma fajne proporcje, jakieś tutaj się serwisują, czy stoją w storage'u, cholera wie. 800 są, to a propos PMDG, to wcześniej dokończyłem, mają fajne proporcje. 900 teraz wyszła, ma jeszcze fajniejsze proporcje. No a tutaj mamy jeszcze Norwegiana. To już od razu, już tyle latam, to zerknę. Ale jestem zadowolony. Jestem na plus, w sensie warte tych pieniędzy, co chcą. Który tu mamy? Z Kamilą mamy tutaj, a następny? Również. Szkoda. Mam nadzieję, że jakieś dwa różne będą. Jeszcze jeden jest. Jeszcze dwa są. Też z Kamilą. Z daleka widzę. Tak? O, tu jest tekstura odwrócona. Norweska pisarka. Więc biorąc pod uwagę, dobra, podsumuję w ten sposób. Te małe niedociągnięcia, poza teksturami. W zasadzie jedyna rzecz, która mi przeszkadza, to są te tekstury, gdzie jest śnieg. Czyli jak teraz włączę tutaj pogodę, włączymy sobie live weather znowu i real time, a może nie noc jednak, to przeszkadzają mi te tekstury. To, że to jest białe całe, takie odcięcie. To powinno być ośnieżone, powinno być bardziej zbliżone do tych innych elementów. To mi się nie podoba. To jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba. Cała reszta, biorąc pod uwagę, że mamy 60 FPS-ów, to jest mistrzostwo świata, bo na tak dużych lotniskach nie mam 60 FPS-ów na żadnym. Mówię tutaj o jakichś różnych Heathrow, Kopenhagach. Heathrow jest akurat bardzo dużym lotniskiem, ale optymalizacja generalnie cierpi, a tutaj jest super, wszystko płynnie, ładnie. Jestem na tak. Więc zapraszam na Orbixa, bo tylko tam kupicie, z tego co wiem. Może w Marketplace będzie, na pewno będzie w Marketplace wcześniej czy później. Jak macie jakieś pytania na temat Orbixa, PMDG, cokolwiek, zapraszam do komentarzy. Jak chcecie więcej lub mniej takich treści, to też zapraszam do komentarzy. Dzięki bardzo. See you. Idę spać. Cześć.